Ostatnio zmagałam się z kompletnym brakiem motywacji. Jako, że jestem samozatrudniona, to oczywiście odbija się to na mojej działalności. Zauważyłam, że nie pracuję dla siebie tak ciężko, jak pracowałabym dla innych. Na początku uznałam, że to znak, że powinnam iść do pracy na pełen etat, bo praca dla siebie nie jest dla mnie. Ale nie jestem jeszcze gotowa, żeby zrezygnować z tego, czym może stać się moja działalność. Podobno, gdy zmieniamy fryzurę, to wkraczamy w nowy etap życia. Ciekawe, co będę dzisiaj robić. Jestem dzisiaj pierwszy dzień na zwiększonej dawce antydepresantów i myślałam, że będzie na mnie działała tak jak pierwsze dni na tej niższej dawce, czyli że będę strasznie zmęczona, ale jednak mam dzisiaj tak dużo energii, że wyciągnęłam to. Wiem, że przyszedł czas na zmiany. Na terapii udało mi się przegadać temat braku motywacji, tego, co sprawia, że się to pogarsza i tego, co pomaga mi chociaż w śladowych ilościach. Stąd wziął się pomysł podpisania umowy o pracę z samą sobą. Gdybym zatrudniała kogoś do pomocy przy moim biznesie, to wiem, że chciałabym dla nich przygotować biurko, więc czemu miałabym nie zrobić tego sama dla siebie? Metamorfoza mojego miejsca pracy ma mi dać świeży start. Chcę siadać do niego z uczuciem, że jestem w moim stanowisku dowodzenia i mam do wykonania coś ważnego. Za każdym razem, gdy zaczynam obwiniać się o lenistwo, to przypominam sobie pewne porównanie. Czy jeśli kwiat nie kwitnie, to obwiniamy roślinę o to, że nie stara się wystarczająco? No nie, patrzymy na jej otoczenie i analizujemy, czy dostaje wystarczająco wody, światła, minerałów. Wiemy, że musimy zagwarantować jej odpowiednie środowisko, żeby mogła rozkwitać. Osobiście nie wierzę w istnienie lenistwa. Nie sądzę, żeby ludzie byli z natury mniej lub bardziej produktywni i zmotywowani. Za to uważam, że niektóre osoby mają lepsze środowisko do tego, by się rozwijać i spełniać swoje cele. W momencie, kiedy zauważymy, że brak motywacji niekoniecznie jest rezultatem naszych słabości, ale wynikiem wielu czynników, również tych zewnętrznych, to możemy zacząć je analizować i dostosowywać tak, by służyły nam jak najlepiej. A więc w ten sposób wracam do pracy oraz na YouTube. Jest masa treści, które chcę dla Was stworzyć i jeśli dalej tu jesteś, bo coś Cię ciągnie do moich materiałów, nawet jeśli znikam raz na jakiś czas, to chcę Ci nie tylko ogromnie podziękować, ale też przypomnieć, że niezależnie od tego, jak trudno czasami jest Ci stawiać kroki w stronę Twoich celów, to zasługujesz na to, żeby spróbować zacząć już dziś. Nawet jeśli tym krokiem będzie w stanie z łóżka, żeby wziąć prysznic, umówienie wizyty u lekarza odkładanej od wielu miesięcy, albo podpisanie umowy z sobą. To jeden podpis, który może otworzyć w Twoim życiu nowy etap.